Jest to fragment drogi powiatowej między Polubicami Wiejskimi i Korzanówką, następnie Rososem w gminie Rosos. Jest to generalnie najgorszy fragment drogowy na terenie naszej gminy i dobra informacja dla mieszkańców tej części. Jest to tak zwany Mierzwinek w Polubicach. Dobra informacja, że w tym roku ten fragment, kilometrowy fragment tej drogi będzie zmodernizowany. Podjęta została uchwała przez radnych na ostatniej sesji Rady Gminy o przekazaniu do powiatu 200 tysięcy złotych. Powiat przeznaczy również 200 tysięcy i zostanie zrobiony fragment drogi od tego skrzyżowania tutaj w Polubicach do skrzyżowania z drogą Skośną. Jest to kilometr 100 dokładnie, fragment drogi w fatalnym stanie. Myślę, że zupełnie inaczej się będzie jeździło mieszkańcom, bo w tej chwili jest to ograniczenie do 40 na godzinę, a w niektórych fragmentach nawet 40 na godzinę się nie da jechać. Chciałbym tutaj panu staroście podziękować, Mariuszowi Filipiukowi podziękować za to, że również przychylił się do naszej prośby i że ten fragment zostanie wykonany. Ten remont będzie polegał na wykonaniu nakładki? Nie tylko nakładki, fragmentami będzie tutaj położony również kamień, bo ta droga wymaga wzmocnienia, także kamień i nie na całości, fragmentarycznie i nakładka. I możemy się domyślać, że w razie możliwości w kolejnych latach kolejne odcinki tej drogi będą realizowane. Tak, szczególnie ten fragment od tego skrzyżowania właśnie, czy łączący to skrzyżowanie prowadzące do Dubicy z drogą krajową, również jest to 1,5 kilometra w stanie fatalnym i będziemy się starali, żeby w kolejnym roku zrobić ten fragment drogi.